Cześć, witam Was ponownie. Jak widzicie, mam tylko 2000 dusz. Ulepszyłem miecz do plus 7. Ciężki, mroczny miecz. Mam teraz skalowanie z siłą na A. I dodałem do czego? Do wytrzymałości punkty. Więc mamy. Jesteśmy. Możemy więcej ciosów zadać. No i cóż, zobaczmy te drzwi, które nam się otworzyły. Oczywiście, jak zawsze, przed nowym garda. Dobra robota, uważaj na potwór. Jak uważaj na potwór? Nie czekacie na coś. Ktoś tu znak na ścianie zostawił. Uważaj na wspaniały widok. Ja już widzę, że się zapowiada Itril, tak to się nazywa, mroźna kraina. I Rithel. Patrzcie, jak to świetnie wygląda. Tutaj normalnie trzeba zakończyć film. Tu chyba nie będziemy chodzić. Chociaż nie. Będziemy, patrzcie tam na dole. No, zapomniałem, tam po tej wodzie będziemy chodzić, tam na dół. Mówiłem tu w którymś z filmików, że nie patrzcie jak nisko. Tutaj też mamy do zdobycia chyba Estusa i tą kość. Jest to naszym jakimś. Patrzcie, śnieg pada. Normalnie księżyc, chmury. To jest świetnie zrobione. No nie jest jakaś taka grafika jak na przykład God of War. Nie czekacie coś? Czy to bezcelowość? Bezcelowość. Aha. Zobaczmy na to. Tu będzie na moście. Znaczy właściwie to z góry skoczy. Chyba. Wywerna taka, czy? O, jest. Pontyfika. Co to jest prawe oko pontyfika? Mroczna pieczęć. To jest pierścień? Chyba tak. Wzmacnia ataki przy dłuższych natarciach. O! Zamiast czego by to zrobić? Przewrót, nie? Zwiększa absorpcję. Maksymalną liczbę punktów życia. Ile mamy życia? 1062 993. No zobaczmy to. Wypijmy jedną buteleczkę. To był taki strażnik tego mostu. My tutaj chyba byśmy nie przeszli, byśmy go nie pokonali. Nie. Nie przeszlibyśmy, gdybyśmy nie mieli laleczki od biskupów. Z tego co kojarzę. Bezpieczna strefa. Tak mi się wydaje. Patrzcie. Pięknie, pięknie. Tu się pojawiałem na ognisko. I pojawiają się nowi wrogowie. Zresztą jak zawsze, jak wszędzie. Ale no. Powiedzcie sami,
różnorodność bohaterów. Tych bohaterów, wrogów. Kępka oszalonego mchu. Myślę, że należy ją sobie umieścić. Leczy od mrożenia, bo tu jest mroźna kraina. I tu nie będzie łatwo. Mamy tu ognisko. Tam zaraz na schodach się pojawi taki jeden kolega. Dusza zmęczonego wojownika. Patrzcie, no, nie zauważyłem, mam 10 tysięcy. Aczkolwiek nowy poziom to jest 14 tysięcy. Mamy już poziom... Który? 49. I cały czas... Mykniemy do przodu. To duch. Tam są prawdziwi wrogowie. Cały czas trzeba ich szanować. No. Znaczy ja sobie ulepszyłem miecz, to nie trzeba powiedzieć. Obecnie mój miecz ma plus 7. To był co prawda cios w plecy, więc... No. Już czerwie. Nie, zaplątałem się, zaplątałem się, fantastycznie się. Jak daleko te kulki lecą? Nie jest źle. 12 tysięcy już mamy, czyli co? Na dwóch facetach 2000? Zobaczymy ile. 12 200. Cios w plecy. 900 za jednego. Podziałamy tutaj. Duży odłamek tytanitu. Ja potrzebuję teraz na kolejne ulepszenie chyba grudki. Teoretycznie jakbym się wrócił, to... a co tu, nie wziąłem tego? Dusza zmęczonego wojownika. Tutaj nie wejdę. Tam jest babcia, znamy już ją. No można powiedzieć, że niektórzy wrogowie się powtarzają, ale i tak mimo wszystko myślę, że jest to zróżnicowane. I te krainy, no tutaj ta mroźna kraina, gdzie te płatki śniegu. Duch, żeby mnie wystraszył. Płatki śniegu tak fajnie spadają, a tu jest... Ci tu są wrogowie. Dwa ciosy i po nich, ale... Claymore. Tamten chyba strzela, to jest taki... Kapłan. Rozkwitający zielony po... Dojrze kapłan, to jeszcze ma dwóch koło siebie przybocznych. Z tyłu trzech idzie. No ogólnie... Nikt nie mówił, że będzie łatwo, nie? Ciejmy do niego.
chyba poprzednim razem, jak tu byłem, to przyszedłem jako słabszy zawodnik. No, miałem mroczny miecz chyba. No, prawie zginąłem. Kępka. Patrzcie, jak fajnie księżyc prześwituje. Normalnie. Fajnie, fajnie. Właśnie to jest ten koleś. To jest gra z 2016 roku. Z 2016 roku, a teraz już mówiłem, tworzą nową grę też w takich klimatach rycerskich, znaczy fantastycznych, no. No nie wiem, co to będzie dokładnie, ale razem z Martinem, który stworzył, żeby mnie jeden zobaczył, co ma za wzrok fantastyczny, przyjmijmy go tu godnie. Poszedł. Patrzcie, jaki pięknie było widać, jak mogłem zostać trafiony. Jaszczurka. Tu jęczy. Na dole. Wszystko będziemy zwiedzać oczywiście. Dobra, spotkajmy się z tym. Tarcza rycerza. Tarcza rycerza jakiego? Pontyfika. A, tu się będziemy bić też z tym pontyfikiem. Patrzcie, tak idę sobie, idę. A tu 20 tysięcy już. Drzwi zamknięte. Ale tak jak mówię, no... To trochę daje do myślenia. Jeśli ktoś to przechodzi bez... bez zbroi. A jeszcze jest jedna kwestia, że... ja ostatnio tak daleko tutaj nie doszedłem. Duży odłamek tytanitu. Tutaj będzie skrót. Jasne. Tam na razie nie będziemy szli. Już chłopacy tam nie idą. Pójdziemy tędy. Duży odłamek. Jeszcze jeden duży odłamek. Oni tutaj patrolują chyba tą okolicę, z tego co pamiętam. Trzeba po prostu się dobrze... O, nisko. Trzeba się dobrze rozglądać. Ale naprawdę to wciąga, jak tak się idzie. Nie czekacie? Spróbuj skrót. Tutaj skrótu chyba nie ma. To skrótem będzie raczej... Tu już byliśmy na tym boku? Chyba nie.
Widać, że niebo jest skarb. Mocarz. Patrzcie, jak mu przez ten świeci. Ale dobra, zróbmy tak, że cieszę się, że on tu jest. A tu mamy ognisko. Tu spokojnie, czy spokojnie. Mam nadzieję, że spokojnie. Wejdźmy tutaj. Rozpalimy ognisko. Ostatnio tak nam super nie poszło, jak tu graliśmy. Dowód dotrzymanej umowy. Co to jest? Dowód dotrzymanej umowy. Bardzo nie wiem. Tutaj były snute jakieś teorie odnośnie tych rzeźb. Ogólnie, jak widzicie, fabuła jest taka skromna. Ale zakończmy w ten sposób. Tym pięknym widoczkiem. I potem zwiedzamy dalej. Do zobaczenia.